gramy tak za półtorej godziny będziemy na miejscu i ogólnie oddalamy się dalej od domu, to może byśmy tak znaleźli sobie jakiś nocleg na dzisiaj, żeby pójść spać. Stałoby się. To jest dobry pomysł. Tak myślisz? To co, szukać Makarska ostatecznie, tak? Chyba tak. Ile? Dwie noce? Więcej? Dwie. No więc kochani, witajcie w kolejnym filmie na tym kanale. Oddalamy się od domu, to oznacza, że nie wracamy do domu. Tak nam się spodobało, że zostajemy na dłużej. Kilka dni, co teraz byliśmy, pięć w Zadarze, okolicy Zadaru, to było takie na odpoczynek. No ale jednak Chorwacja to się chyba wszystkim kojarzy ze Splitem, Makarską. Dubrownik. I no właśnie, i tam jest takie bardziej centrum życia. Tu było super, bo było takie spokojne życie. Nawet jak pojechaliśmy na tą plażę jedną, to już było za dużo ludzi, już nas to przytłaczało, uciekliśmy stamtąd, więc teraz się obawiam troszeczkę, że tam będę przytłoczona, ale chcę to zobaczyć. Chcę zobaczyć to centrum, to takie znane miejsce, więc jedziemy właśnie w Makarską. Teraz chcemy zażyć takiego trochę wakacyjnego klimatu, wakacyjnego vibe'u. Obawiam się tego trochę, ale dobre, to są tylko trzy dni. Popatrz się. Co? Załóżmy twój kapelusz. Co ty zrobiłaś? Kuku, kuku. Taki słodziak. Kuku. It's 2 AM and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. Boże, jesteśmy tu. Popatrzcie, gdzie my jesteśmy. Jak tu jest pięknie. Ja całą drogę jechałam i się tak strasznie zachwycałam, nie mogę uwierzyć, że ja w ogóle jestem w tak pięknym miejscu. Niesamowite. Nadia dosłownie wstała w tym momencie, co podjechaliśmy. Wstałaś, tak? Tu pokrywam. Tak? Okej, już cię wyciągnę. Mieliśmy jechać bezpośrednio na plażę, taki był plan, ale my dzisiaj nie jedliśmy w ogóle śniadania, bo rano nie byliśmy głodni, stwierdziliśmy, że nie będziemy jeść na siłę. I uznaliśmy, że idziemy na pizzę. Znalazłam dosłownie na szybkiego jakąś fajną pizzę z dobrymi opiniami. Wygląda jak taka napolitańska, czy taką, jaką najbardziej lubimy. Daj tę Melusię, bo już nie śpisz. Idziemy zjeść, a później na plażę. Wiesz, ja coś normalnie czuję, jakbyś mnie zabrał na jakieś Malediwy. O, jak słodko. Tam jest po prostu coś niesamowitego. No, ubieramy buciki, będziemy szli, tak? Mamy 180 metrów do pizzerii, chodź. Mamy ile? 180 metrów. Chodź. Ja no. Też? Chodź. No już idę, już. Restauracja nazywa się Basta, tak? Faktycznie, dobrze oceniłam, że pizza napolitańska, także... Tradycjonalna. To, co najbardziej lubimy, nie? Nasza ulubiona. Ta Basta też fajnie wygląda, bo boczek mnie bardzo kusi. No właśnie, mnie też tak skusiło. Ja chyba... jednak bufala. Ja wezmę tą Bastę. Ja lubię takie rzeczy brać, które właśnie są z nazwy, tak jak jest restauracja. Bo wtedy... A nawet nie zwróciłem uwagi, faktycznie. No, to znaczy, bo uważam, że to jest taki ich... Jest? Bufala bianka. For me, it will be Basta. Basta. I just miss you. Cześć! We were such a constant. Związałam Nadii sznurówką od buta. Tutaj te szelki od sukienki, bo i tak strasznie leciały, że właściwie to co chwilę ta sukienka spadała. A uważam, że wcale nie wygląda to aż tak źle. Prowizorka na szybko, ale jak coś działa, to czemu nie? Ja myślałam, że biorę sobie pizzę z bufalą, no to będzie tu bufala. Gdzie ta moja kulka? Ale wygląda to nieziemsko, nie? Tak. Obładowani, ale wybraliśmy taką plażę. Wybraliśmy, dobrze to powiedziałeś, bo jakby nie wyszło, to będzie tylko moja wina, bo to ja sobie znalazłem taką plażę, która jest pomiędzy klifami, ciężko do niej dojść. Zapakowałem wszystkim, mówimy, idziemy! Był pewien problem, w pewnym momencie był problem, jak w ogóle tam dojść. Okazało się, że musimy obejść sklep dookoła, plus zapakowaliśmy wózek po uszy, żeby tego wszystkiego nie jeść, nie nieść. Okazało się, że z wózkiem nie ma szans, ale my zawsze przezorni, zawsze ubezpieczeni, mamy nosidło.
Jesteśmy teraz jak w górach. O Jezu, chyba się zmuchałam. Ja taką... No wózek to faktycznie nie byłby najlepszy pomysł, Krystian. Fajna ta droga, taka... Taka nie za prosta. No ale chciałam góry i morze, to mam, nie? Tu jest pięknie. Wow. Ścieżka ogólnie wąska jest, ale naprawdę... Wow, jaka woda czysta. Wow. Miazga. A to jest sobie nagramy. Jest okej, pokazuję, że jest okej. Tak, mówię, że poszło popływać, więc da mi okulary, wchodzi do wody i mówi, ale ja nie umiem pływać. Ale ona żartuje, bo ona umie pływać. Chodziła na basen, więc umie, ale jakoś to tak mnie rozbawiło. My tu mamy super zabawę. Konewka do nakładania lodów, do gałek lodów. I kurczę, przelewamy wodę. W takim klimacie. I nasza Agusia. Aguś! Pływaj! Ale dobrze! Zachwycam się widokami. Tak, tak, tak. Zeszliśmy na dół i chyba widać po naszych twarzach, że trochę chyba nas słoneczko złapało, nie? No, jedno odpadło, to najmłodsze, śpi, a my przyszliśmy do Kauflandu. Bierzemy jakiś wózek? Chyba nie ma. Są tam takie wózki. O, tu są. Tu. Potrzebujemy coś do picia, słuchajcie, wzięliśmy tylko jedną butelkę do picia wody. Tak nam się chciało pić, ale oszczędzaliśmy, żeby Nadia miała. I teraz idziemy nadrobić, bo cieplutko, a ta prasa, powiem wam, warta widoku. Ale no troszeczkę wymagająca jednak jest, nie? Jest, jest, ale daliśmy radę i nie żałujemy. I zastanawiamy się, czy jutro tam nie wrócimy. Ale to zależy od tego, jakie plaże tutaj będą obok. Dobra, robimy szybciutkie zakupy, typu picie. I przekąski. I jakieś loda chyba bym zjadła. Na samym początku podoba nam się to, że mamy dokładnie wyznaczony parking i to pod dachem chyba nawet, nie? Jesteśmy pod dachem. Tak. Coś niesamowitego, bo pani nas zaprowadziła do naszego apartamentu, oprowadziła po całym apartamencie, powiedziała gdzie co jest, gdzie ekspres do kawy, że mamy łóżeczko dla Nadii w naszej sypialni. No dosłownie wszystko, wszystko i teraz wam pokażę jak to wygląda z drugiej strony, bo ja jestem zachwycona. Nie wiedziałam, że mamy cały tutaj taras.
pokażę, jak to wygląda. Także wchodzimy sobie może od samego początku. Za mną są drzwi, idealnie jest lustro, także tu widzicie mnie. Po prawej mamy samą chyba toaletę, jeśli dobrze widzę. Tak, to jest lusterko i toaleta. Dalej mamy naszą sypialnię, tak się prezentuje. I poprosiłam o łóżeczko dla Nadii. To jest mega, mega udogodnienie po ostatnim noclegu. O jajku! Fajnie! Po ostatnim noclegu w apartamencie. W tym poprzednim miejscu nie mieliśmy łóżeczka i po prostu stwierdzam, że bez tego jest mega, mega ciężko. Korytarz i łazienka. Krystyna, mamy dwie toalety, wiesz? Salon z aneksem kuchennym. Także tak się to tutaj prezentuje, też bardzo duży. No i tutaj właśnie wyjście na taras i popatrzcie, jak to wygląda. I jakie to jest wielkości. Jakie to jest giga. Widzicie, jakie to jest... Jakie to jest giga! Wow! Zachwycam się po prostu. I tutaj mamy widok na morze. Co prawda już kawałek, ale z bliska się już napatrzyliśmy. I tak to się prezentuje. Pięknie, nie? Super! Ale masz kucyczki do poprawy, co? Idziemy się od razu kąpać na dusia? A to chyba tylko trzy pokoje mają z tarasem, Krystian. Tak, tylko trzy pokoje tu na dole są. A cała reszta ma balkon taki malutki. Więc my sam nie wiem, co jest lepsze. Dla mnie super to, że mamy tutaj ten taras. No. Rewelacja. Myślałam, że smog. Lizaczek? Tak. No spadł, zresztą. Spadł. To sobie poradzę. No właśnie. A ona cały czas na podwórku. Podoba ci się tutaj? Kupiliśmy w Kauflandzie na szybko takie drinki gotowe. Szukałam typowo Aperola, w sensie takiego gotowego, nie że wiecie, do rozrobienia, ale nie znalazłam. Ale czegoś takiego jeszcze nigdy nie widzieliśmy, więc widzieliśmy dwa takie na spróbowanie i dwa takie. A tu kupiliśmy sobie jakieś takie przekąski, coś takiego. Są to takie chipsy czekoladowe, Pringlesy, jak zawsze moje ulubione. Tutaj coś takiego, Krystian wziął jakieś takie paluszki czekoladowe o smaku miętowym, fanżelek jak zawsze i tu jakieś soki i wodę. Masz jeszcze? Tak. Siadasz tu? Siadasz tutaj? Dzień dobry, witamy się już z wami z rana i muszę przyznać, że ten taras to jest po prostu istne cudo pod kątem wyjazdu, pobytu tutaj z dzieckiem. Nadia tylko otworzyła oczy i pierwsze co, to wiecie, zero jakiegokolwiek rozczulania się nad czymkolwiek, tylko zeszła z łóżka i pobiegła na zewnątrz i od razu po prostu bieganie od rana, a my możemy w tym czasie usiąść, wypić kawę. Podjechaliśmy do takiego chyba już centrum makarskie, tak mi się wydaje. Przyszliśmy na śniadanie, mimo że już po godzinie 10. Ja się do was jeszcze dzisiaj nie odwróciłam w tą stronę, także witajcie mnie dzisiaj z tej strony. Czekamy na śniadanie, mamy nadzieję, że warto. My to jesteśmy tacy angielsko-śniadaniowi, nie? To byśmy się jajko, boczek. Może chyba, być jeszcze fasola. To chyba nie ma takiej. Chleb, jajko, ser, szynka, salami, dżem. Miód? No to ta druga część mi się mniej podoba, no ale damy radę. Mortadela. A jakieś miejsce słynie z mortadeli, nie? Kojarzysz? Brzuszki pojedzone, ale moja opinia jest taka, znaczy takie spostrzeżenie, że albo tak trafiliśmy, albo oni ogólnie tutaj mają bardzo słabej jakości produkty. Czy to wędliny, czy ser nawet był taki moim zdaniem inny niż ten, co jemy w Polsce. Mieliśmy też tutaj Nutellę.
No to ta Nutella też nie jest Nutellą, tylko jakimś takim kremem. Otworzyłam tutaj taki pasztet, to nawet go nie tknęłam, także brzuszki najedzone, ale no nie jadłabym tu więcej śniadania. Chociaż nie wiem, jak jest ogólnie w innych restauracjach, bo mi się wydaje, że to ogólnie kwestia nie samej restauracji, tylko że oni tutaj tak jedzą, nie? Co myślisz? To są chyba ich smaki po prostu. Sam fakt, mortadela. Mortadela. U nas się raczej tak nie jadam mortadeli, nie? Jest. Chciałeś to masz, kukurydza. Co tu jest? Ciasteczko. Wakacje to mogę. To zabranie basenu. Trzeba nawet kupienie tutaj na miejscu takiego malutkiego baseniku dla dziecka. To jest po prostu tak rewelacyjny pomysł. Strzał w dziesiątkę po prostu. Naprawdę, to jest strzał w dziesiątkę. Czy to na plaży rozkładane, żeby miała, wiecie, ciepłą, cieplejszą wodę, bo się dużo szybciej nagrzeje niż taka w morzu, niż taka morska, więc macie taką pewność, że dziecko ma w miarę fajną wodę. Czy to właśnie leżycie sobie na leżaku i się nie martwicie o to, że dziecko wam się dosłownie w morzu utopi? Czy to właśnie tak jak w tym momencie w apartamencie mamy coś do zrobienia oboje, rozkładamy jej tu basen, nalewamy jej wodę prosto z kranu, a ona się tutaj będzie bawić. Chodź tu, zostaw tu, no. Tu będzie okej, okay, dobra? Jest! Tatuś już przynosi wodę, wiesz? Tak, teraz mam coś nowego. Tata ma jeszcze miseczkę. Proszę. Wow! Znowu basen! Taka dżemka wleciała, że my to dopiero teraz na wieczór idziemy na plażę, nie? Ale poniekąd dobrze, my mieliśmy troszeczkę do zrobienia mimo urlopu i Nadia się wyspała naprawdę sporo, bo chyba ponad 2 godziny spała. Tak? I jedziemy teraz na plażę, jest godzina chyba już 16. Także dzisiaj troszeczkę później niż zwykle, ale w sumie jakoś specjalnie nie żałujemy, bo mamy tutaj tak przyjemnie. Już? Chcieli soboty? Już? Musimy się przebrać. Chodź, bierzemy strój. Chodź. Bierzemy strój i damy krem. I dajesz mi, porobię większe bam? To razem, połóż mi. Days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. O, już nie daję rady. Dasz. O nie! No, będzie super. When I try but don't succeed. Yeah, it feels like you're.
20? 20, no, za 15. Godzina 20, a to dziecko ciężko z plaży zdjąć, a my chcemy zjeść kolację. Ty jadłaś, a my nie. No właśnie. I'm trying my best to hold on. It's not easy, but I'm feeling stronger with you. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Sometimes wróciliśmy do apartamentu. Chciałam zobaczyć, to jest godzina. Wróciliśmy do apartamentu, ale jest już przed 21. Wzięliśmy wszyscy i to razem, dosłownie prysznic, żeby nie było kłótni, kto pierwszy po tej soli, po tej wodzie morskiej. I idziemy teraz na taką, powiedzmy, randkę. Co prawda wiadomo, we troje, ale jest taka pora, że liczymy, jesteśmy pewni? Bardziej liczymy. Liczymy, że Nadia pójdzie spać w wózku do restauracji, którą poleciła mi jedna z was. Nic dzisiaj nie jemy w ciągu dnia, poza właśnie tym śniadaniem, tylko poza Nadią oczywiście, bo Nadia dostała normalnie jedzenie. Tylko idziemy właśnie na kolację tam, więc tak trochę się właśnie też szykujemy jak na randkę. Suszę tylko włosy i chyba nawet się nie maluję, chociaż nie wiem, w sensie nie chce mi się potem tego zmywać. A z drugiej strony jak randka, to i pasuje się pomalować. Ej, bo tu chyba naprawdę randka wlatuje. Może. Krystian był u pani poruczyć żelazko, żeby wyprasować koszulę. Teraz widzę, że włosy tutaj... Full. No, ja się chyba faktycznie pomaluję. Tak się prezentujemy, nawet obcasy wleciały. Piękną masz tą sukieneczkę, chodź. Patrz, jak się przegląda. No cudnie wyglądasz. Pięknie. Co tu jest? Matka we dwoje okazała się randką we troje. Jak widać, mała nie ma zamiaru spać, ale nie narzekamy. Jesteśmy w tej restauracji, którą właśnie jedna z was polecała, nazywa się Matteo. I menu wygląda naprawdę, naprawdę super. Włączyłam sobie tłumacz Google na telefonie, żeby przetłumaczyć co i jak. Mimo, że są obrazki, przyszedł do mnie pan i dał mi kod, ten QR do czytania. I tutaj na stronie mają calutkie praktycznie menu. Praktycznie każdy w wszystko, języku. Miazga po prostu. To co, ty bierzemy coś, dwie różne rzeczy, czy ten półmisek? Nie, możemy wziąć ten półmisek. Ten półmisek? Okej, okay, dobra. To wydaje mi się, że mamy wybrane. Super. O matko! Kawał jedzenia. Więc mówiłeś, że jesteś głodny. Tak, jestem bardzo głodny.